Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Novalands. No i cóż, odcinek numer kolejny, nawet nie wiem który. Tak. Na punkty umiejętności, a co za tym idzie, musimy zainwestować w jakieś nowe rzeczy. I szczerze mówiąc, wziąłbym chyba ten nowy nawóz, który będziemy mogli tam robić. I tak, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem działo się dosyć dużo, chociaż muszę przyznać, że nie pamiętam co i jak. Poza tym, że dobrałem te ulepszenia, które się robiły i teraz nasza rakieta wysyła już po 10 stali. No i mamy dużo też funduszy, więc od razu, nie czekając na nic, chciałbym wykupić najwyższy status kupca, jaki mogę. I tak, teraz kiedy to wszystko jest, będziemy mogli ewentualnie się pobawić w jakieś te super rzeczy. I tak, na pewno jedną rzeczą, o której też wiem, żeby się mogło przydać, będzie pakowacz. Dosłownie mówiąc, następne, jak to się nazywa, zlecenia sprzedażowe od nas będą wymagać pakowacza, więc jeden biorę. I jeśli mam jeszcze takie opcje, co weźmy jeden elektryczny megapiec. Pytanie tylko, gdzie to teraz jest, bo zakupiłem i co teraz? A, okej, dobra. W sensie mogę teraz po prostu postawić 8 energii. A tej tworzy pakiety zasobów. Postawię na razie tutaj. Chciałbym zobaczyć, czy to wymaga jakiegoś zasilania, czy chyba nie. Okej. No, jak trzeba będzie coś spakować, to będziemy pakować. A teraz, jak przy tym jesteśmy i wymaga to 8, wypadam, ile wymaga pojedynczy piec taki. Ale tak, powiedzmy, że zniszczy na razie. I ile mamy wolnego? Tylko 2, okej. Okay. Zniszczy kolejny i chciałbym zobaczyć po prostu ten megapiec elektryczny, jak będzie działał. Wymaga 8, tak, jeszcze trochę potrzebuję. Powiedzmy, że jeszcze kolejne 2 zdemontuję. Po prostu chciałbym uwierzyć, że to będzie coś, co już będzie wystarczające, żeby... Okej. Okay. To pracuje już na pakietach. Pracuje na pakietach. Nie na tych... Nie na normalnych... Dobra, więc szybko odnawiamy te rzeczy i jak już będę miał później dobre warunki do pakietowania, to będziemy pracować na pakietach. Przy czym, szczerze mówiąc, można nawet tutaj pakietowanie bym mógł ogarnąć. O. W sumie? Dobra. Ja sobie na razie tutaj pierwszy ten pakować. Chociaż nie. Nie. Kiedy indziej to zrobimy. Dobra, ale teraz, żeby nie przedłużać i nie przejmować się niczym, chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą udało mi się odkryć. Czerwone meduzy, widzicie? Powstają one tutaj z tych niebieskich, więc od razu połapię ich trochę. To chyba 5 bodajże było potrzebnych do muzeum. A druga rzecz, będziemy musieli ich tutaj trochę pomordować. Bo jeśli nie mylę, z nich galaretkę się dostaje. Tą tak jakby czerwoną, a ten robaczek od nas jej chciał. No i niektóre tam dalsze technologie też jej wymagają, więc tak. Mamy 5 tego. Rzucę żelazo, bo to też jest ten etap, kiedy go nie potrzebujemy. No i niestety, czy tego chce, czy nie, trzeba zrobić czyli trochę rzezi. Czystek. Meduzowych. 4 z jednej, nieźle. Ale co, nie przecież sok też z nich wypada. Nie, żebym go akurat potrzebował, ale tak. Nagromadźmy jak najwięcej, szczerze mówiąc, żeby mieć na zapas trochę. A co tym widzę, musiał stworzyć tutaj chyba na tej tu wyspie system polujący na nie. Ale to później. Na razie nie wiem, czy aż tak będziemy potrzebować tej galarety.
Nie chciałem niebieski atakować. To czerwone. Tam różowe, jak Złotek zwał. I? Przy okazji widzę, że tutaj jeszcze nie zrobiłem najważniejszej rzeczy, jaka jest, czyli podłączenia do tlenu. O! Ty tak śmierdzisz. Patrz, on śmierdzi. A, wyewoluował sobie. Okej. Okay. Jak ten niebieski też mnie już nie lubi, co? Się go pozbędę też. Chociaż nie ukrywam, wolałbym tylko się pozbywać czerwonych, różowych, czy jakkolwiek je nazywam. Ale dobra. Trochę tej galarety mamy, to zobaczmy, czy to już wystarczy. 10 dla niego i zobaczymy, co dalej. Ale tak. O, dzięki. Nie uwierzę, że tak bardzo je kocham. Przyjmij to jako nagrodę. Moja najcenniejsza rzecz. Nowa skórka, takie coś i... Nowa relikwia? To zamiast relikwia, ale tak. Ostatnie strzały z twojego karabinu zdają dodatkowe obrażenie. Thanks, I guess. Ja bym tego jakoś bardzo potrzebował, ale... Ale okej, okay, no. O, widzę, że też wysłały się kolejne dostawy stali. I tak, pusto. Nie zarabiamy najlepiej na tym, ale... Lepsze to niż totalnie nic. No i jak jeszcze przy tych zarobkach ogólnie jestem i przy tym wszystkim tutaj, to... Oj, muszę doprawiać bota. Tak, ogólnie co to chciałem? No właśnie, jak już będę miał okazję, to warto będzie pomyśleć trochę o tym, żeby... robić solidne te zakupy i... Chyba będę musiał szybciej niż to planowałem tutaj postawić bota obronnego. Nawet powiem, że jednego z tych tutejszych zabiorę. A, i właśnie widzę teraz tutaj jeszcze... Dobrze, że sobie to... Teraz skojarzyłem. Ale tak, z tego co widać, to... Zrobiłem wszystkim botom moduły przyspieszające, więc tak, no. Teoretycznie trochę szybciej się będą poruszać. I okej, bot obronny jest, jeszcze tylko jego... Moduł przyspieszający muszę odzyskać. Dziękuję. I tak, chwilowo będziesz na profilu ochronnym. Ale później celowo zmienimy ci profil na polowanie na różowe. Przynajmniej czerwone. Nadal nie wiem, czy bardziej powinienem je nazywać różowymi czy czerwonymi. W sumie nie jest to istotne, ale no, wiecie o co chodzi. Tak. Mając tą galaretę i inne rzeczy, może warto byłoby naprawdę już sobie pójść. Na pewno jeszcze asemblery przyspieszę. Jakkolwiek one są. No i pakowanie przedmiotów też przydałoby się przyspieszyć, tylko ile to kosztuje? Jeden punkt, dobra, to zaraz będzie. Dobrze, bo jak już mamy motyw tego, że pakowanie może być potrzebne, no to lepiej mieć jak najszybsze. Dziękuję. Od razu możemy przyspieszyć o 100%. I chyba jest git. Okej. Okej. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No nie wiem, czy to robiłem też przy was, czy nie przy was. Nie mam pojęcia, jakby nie pamiętam, co się działo, ale tak, ta wyspa zmieniła się w dosyć rozwiniętą hodowlę pszczół i dzików. Innych rzeczy, co jeszcze w sumie mam do dodania. W sumie nie wiem, czy coś jeszcze wielkiego się działo. Poza tym, że czyli na nas znowu krzyczy. Proszę, te mega piecy na razie odpuszczę, bo i tak mnie na nie... Właśnie tyle, co niestety, co... No nie mam pakowaczy. Rozmieszczonych. Ale w sumie jak zobaczyłem, że działają pakowacze, to... Na razie je schowajmy, bo i tak nie są aż tak potrzebne. Jak zaawansowany sektor nasion. Pewnie kojarzę, że coś takiego miałem, ale dobra. I jak już jesteśmy właśnie przy tym, że mamy galaretę, to warto byłoby pomyśleć o tym, żeby pójść gdzieś, no, dalej z tym wszystkim. Choć z tego co widzę, to na razie jeszcze muszę plastikową stal albo stalowy plastik, nadal się nie zdecydowałem, przynieść do czegoś. Co ciekawe, nie widzę, żebyśmy to gdzieś...
cokolwiek mieli. A nie, dobra. Zapomniałem, że też. Nie pamiętam, czy w odcinku, czy nie. Ale zrobiłem sobie magazynek na to. Dobra. I teraz tak, moc 3. Generator na biopaliwo. Pewnie dużo prądu daje, ale. I tak, skip, jak dla mnie. To jest tak, assembler. Teraz już nie żartując, musimy tego całego assemblera postawić. Tylko, że co on wymaga? 4 plastira, okej. Nie będzie to problematyczne, jak widzicie. Mamy tego już trochę w zapasie. Tak, jeden assembler, 4 energie. 4 energie, mówicie. Potrzebuję szkła w takim wypadku, mamy go pod dostatkiem. Na 4 energie potrzebuję 8 szkła, bo są to 2 panele słoneczne. Powiedziałem 8, wziąłem 4, brawo. Dobra. I tak wiem, że mogę cenę na biopaliwo i tak dalej, ale... Ja wolę na panelach słonecznych, bo one nic ode mnie nie wymagają. Okej, okay, assembler jest. Po pierwsze opakowania można to produkować. Po drugie część elektroniczną. Która jest tańsza w produkcji niż myślałem. Ale z drugiej strony wymaga złota. I moduły komputerowe. Dobra, wszystko jest. Okej, okay, już tak to nazwę. Tylko to oznacza jeszcze jedną rzecz, którą trzeba tu szybko ogarnąć. Jeden magazynek. Czysto na złoto. I tak. Jestem głupi. I ten kierunek. Tak. Okej. Nie to bryłki złota. Jak jeszcze przy tym jesteśmy w sumie, to od razu może warto było postawić tutaj stodołę. Z tego co się orientuję, w stodole możemy hodować kraby, które... No, przysłowiowo mówiąc, srają złotem, więc... tak. Od razu to ogarniemy. Tylko czy znajdę miejsce na, tę stodołę? Teoretycznie tutaj. Okej, stodoła będzie gdzieś od tu. I teraz tak. Tylko żeby się upewnić. Tak, krab sera złotem żre teoretycznie kamień. Więc nie pozostało nam nic innego, jak w sumie złapać 3 kraby. Żeby przygotować stodołę do produkcji złota. Jako, że to jest kamień na wyspę, to tutaj to będzie samowystarczalne. Nie ma co się przejmować. Dobrze, tylko że ta wyspa powoli... No. Zmienia się w jedną wielką fabrykę. Ale spokojnie, mimo wszystko... Chyba z wykopywania tego... Nie, z tego nie wypada kamień. Dobra, co? Będę musiał jednego ogarniacza chyba stąd usunąć ewentualnie. Zamiast tego dostawić jednego, który będzie kamień kopał. Teoretycznie. No, będę musiał chyba. I okej, co za tym idzie, też przydałoby się trochę zredukować tutaj te wszystkie... właśnie ilości fabryk. Było więcej miejsca na natury, że tak nazwę. Więc okej. Jeśli tak to jest, to może to będzie dzisiejszy cel taki główny. Bo szczerze mówiąc, i tak nie miałem za bardzo pomysłu na to, co chcę zrobić. I tak, w takim wypadku... rozwalamy 4 piece na razie na ten... na miedź. I zamiast tego postawiłbym jeden ten megapiec, bo chyba mamy już megapiece. I wykupiłem megapieca. Byłego. Okej. To trzeba to szybko naprawić. Tak, pierwszy megapiec 600. Mogą być tylko 2, niestety. Ale to i tak bym tutaj postawił, szczerze mówiąc, bo nie mam pomysłu gdzie indziej. Okej, megapiec. I tak. 2 pakiety
żelaza, jeden pakiet węgla. Ale na razie wstawiam to. Za tym idzie, musimy postawić pierwszy pakować. Niech będzie na razie tutaj. Sztabka miedzi. 100 sztabek miedzi. Znaczy nie sztabka, ruda miedzi. Tak, on tam wymagał rudy. Jedno opakowanie. Okej. Okay. To mamy załatwione. Teraz pakowacz numer 2. Pakujemy węgiel. I na koniec pakowacz numer 3. Który będzie zajmował się pakowaniem żelaza. Okej. Okay. To mamy załatwione. Teraz musimy dostawy kartonów załatwić. Tak, samą produkcją kartonów... Szczerze zająłbym się tutaj. Mam tutaj bardzo dużo drewna. Chociaż oczywiście tutaj też mamy. Ale tu produkowałbym te kartony... Nie na wysyłkę, powiedzmy gdzieś w obce strony, a prędzej do użytku własnego. Bez smaru, powoli, niech sobie będzie. Po prostu tyle w temacie. I teraz tak, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to oznacza, że mniej więcej przydałoby się jeszcze mieć smar dla tych kartonów. Wiecie co, może to się wydawać głupie, ale postawię jedną rafinerię, która będzie produkować podstawowy smar. Podstawowy smar będziemy wysyłać z powrotem. Okej, trzeba okrężną drogą, bo widzę, że ciężko będzie bez tego. Ale tak, smar idzie tutaj. Potem idzie... Dobra, tutaj. Produkcja kartonów. W sumie będą... Będzie jedna, może dwie, nawet trzy, ewentualnie się postawi jakoś. Ale tak, wracając do głównej myśli. Chciałbym robić ją gdzie indziej też, ale chyba zrobimy po prostu tutaj i będzie spokój. Jak tak myśli, tak. Na razie pojedynczą zostawimy. Później może zrobimy więcej, jak mówię. Tak, transportujemy tutaj węgiel, odbieramy stal. I złoto. I jeszcze, żeby tam było więcej miejsca, to będziemy wysyłać tam opakowania. Mhm. I dobra, mega piec na miedzi zaraz zacznie pracę. Co za tym idzie, możemy usunąć tutaj to wszystko. Postawić mega piec na żelazo. I jeśli się uda, to tym samym usunąć tutaj nadmiar tego wszystkiego, co jest. I nie mam drugiego mega pieca, nie tak. Brawo ja za moją lamę umysłową. Jak ci inaczej? Chciałbym na razie najprościej w świecie usunąć fabryki miedzi. Nie wydają się być potrzebne, jak będziemy mieć zaraz... No. Paczkę na miedź. Ile tu mam botów transportowych? 2? Mimo to... Nie wyrabiają. Okej, okay, warto wiedzieć. Warto wiedzieć. Ale dobra. Usuwamy produkcję miedzi. Może to być niebezpieczny ruch, ale nadal chcę to zrobić. Bo może to naprawdę być to, co rewolucjonizuje całą wyspę. Na lepsze. O. Dlatego tutaj też mogą swoje opakowania produkować tutaj nawet. Jako, że transportujemy węgiel z różnych miejsc. Ale to może kiedy indziej się ogarnie, na razie, no. To po prostu tutaj załatwić to, co będzie najważniejsze, czyli teoretycznie zacząć produkować paczki miedzi.
Zanim gdzie weźmiemy już setkę i tam pepcham. Pakowanie trochę zajmuje z tego co widzę, ale... Powiedziałbym, że nie ma tragedii. W samym procesie pakowania. Jest wystarczająco szybki. Żeby wystarczyło na obsługę pieców, moim zdaniem. Już chwilę, teraz sobie dopiero uświadomiłem jeden problem. To wypluwa sztabki normalne. Chyba. A mega piec wymagał sztabek zapakowanych. A nie mamy już chyba pakowaczy. No nie mamy. No to kiepsko. Chyba, że będzie można kupić ich więcej za jakiś czas. Z tego obawiam się, że może tak nie być. No ale okej. Powiedzmy, że chwilowo będziemy tutaj pakować to. Później, jak już będziemy mieć nadmiar sztabek, to zacznę pakować sztabki. I okej, jak już przy tym jesteśmy... To tak... W sumie nie wiem, co dalej chciałem powiedzieć. Poza tym, że na pewno będę musiał trochę pomagać im tutaj, w szybkim rozładowaniu zapasów rudy. Ale jednocześnie też nie uważam, żeby to było aż takie, powiedzmy, powolne, czy aż tak potrzebowało przyspieszenia, bo jak widzę mega piece, będą naprawdę wydajne. Tylko nadal zlamiłem, myśląc o tym, żeby... O, jak to się nazywa? Ogarnąć proces pakowania. Mamy za mało pakowaczy, ale okej. Jeśli zredukuję ilość piecy, to wydaje mi się, że naprawdę będziemy mogli trochę dotknąć z ulgą. Przez to, że będzie dosłownie mniej tego wszystkiego do ogarnięcia na tamtej wyspie. Więc boty zaczną wyrabiać. Czego tu brakuje? Stali. Pewnie stal jest tam. Jakim cudem nie ma patyków? Wow. Tak co, ale to jest... Wow. Przecież wiem, że ta wyspa jest zapchana i tak dalej. Ale nie sądziłem, że to może nastąpić. W takim wypadku nie zostaje nic innego, jak... zrobić dostawy patyków. Mam. Bo tutaj to mam produkcję gałązek wystarczająco ogarniętą, żeby móc przesyłać. Ale widzicie, jak to ogólnie wygląda. Moim zdaniem pięknie, świetnie i jest dobrze. Oczywiście nie każdemu musi się to podobać, ale... Jest dobrze, jak widać. Nie w moim odczuciu. Okej. Okej. Co teraz w sumie jeszcze tutaj tak pozostało do zrobienia na szybko, jak myślę? Mega pieca elektrycznego na razie nie będę w stanie aktywować. Nie mam jak pakować sztabek. Ale zaraz będziemy mogli się na to przerzucić, więc też nie będzie tragedii. Niemniej jednak... Muszę to dobrze przemyśleć, mówię, co dalej z tym zrobić. W sumie na razie jedno, co mogę jeszcze tak tylko... dla ogólnego dobra zrobić, to tak, tak, tak. I mieć tutaj składziki na zapakowany węgiel. A, nie to. Gdzie to jeszcze jest? O, tak, zapakowany węgiel. Zapakowany
nie sztabki żelaza i łupie. Rudę żelaza i rudę miedzi. Niezwykłą, zapakowaną. Dobra. I jak to już będzie, to można raz na zawsze, powiedzmy, pousuwać te wszystkie magazynki. Prawda, trochę czasu minie, zanim będę mógł powiedzieć tak, jest dobrze, nie potrzeba tego. Ale nadal, jeśli trochę tutaj zmniejszymy ilość tych wszystkich piecy, nie piecy. Wydaje mi się, że będziemy mogli w ten sposób zdecydowanie ulżyć botom dostawczym. Okay. I teraz jeszcze ogólna rzecz. A czy będę za produkcję stali? Fajnie, fajnie. Każdy niepracujący piec przy okazji będę też już usuwał, bo czemu by nie? W ten sposób po prostu będziemy mieć trochę więcej spokoju z tym wszystkim. Tak, pusty składnik na żelazo. Fajnie, zróbmy z niego składnik na gałązki chwilowo. I jak jeszcze przy tym całkowicie jesteśmy, weźmy 4 plastile i jeden assembler tam już od razu może postawmy, czemu by nie? W ogóle wezmę cały plastil. Czemu by nie? Ile potrzebujesz prądu? Zobaczymy, jakie zapotrzebowanie teraz jest. 4, ok, czyli 2 panele. Jeszcze załatwi, nie ma co, po prostu czekać. Tak, wiem, że te generatory na biopaliwo mogłyby być wydajniejsze, ale jak powtarzam, nie chcę ich. Ja chcę pracować tylko na... No... Tylko i wyłącznie na... Na panelach słonecznych, to jest taki mój po prostu mały wymysł. I okej, skoro tu już jest wszystko załatwione. Tak, można się tego nie ruszajmy. Jeszcze przy okazji widzę, że niestety, ale nawet nie są w stanie tego obsłużyć nadal, więc będę się chyba z tym trochę poczekać jeszcze. No ale dobra, z tego co widziałem, to dużo czasu już mi zajęło ogarnięcie tego wszystkiego, a nadal nie jest to wszystko ogarnięte, więc nie przejmujmy się tym chwilowo. Z tego po prostu zróbmy coś pożytecznego. Jak na przykład... Powiedzmy temu assemblerowi, żeby przestał przygotować opakowania. I przygotował chociaż trochę części elektronicznych. W ten sposób przynajmniej będę wiedział, co, jak, gdzie, kiedy. Chciałem zrobić w takim razie, że było głupie, jak chcę tam robić te części teraz, a nie opakowania, że usunę to, co miało robić opakowanie ewentualnie tutaj. Jak zacznie brakować, to chyba sami sobie ogarną i ruszą przez swoją dupę, żeby, no, ogarnąć wszystko, co, jak, gdzie, kiedy. Więc dobra. Jak mówiłem, tę wyspę zostawiamy. Tutaj zacznę produkować części elektroniczne i tak, celowo zostawiam to na niewyciągniętym, żeby po prostu nie przesadzali. I teraz tak, za glut bierzemy kolejną wyspę. Zobaczymy, co na niej jest. I co dalej, to już szczerze nie mam pojęcia. Ale okej. Okay. Na wyspie, z tego co widzę, mogę budować od tak po prostu. I co tu mamy? Okej, mamy jakiś kamień, którego nie jestem w stanie wykopać. Mam kamień, którego nie jestem w stanie wykopać. Jakieś żuczki dziwne, które teraz złapiemy, bo czemu by nie? Jak już je złapię, to przynajmniej będę miał jedno muzeum, jeśli są potrzebne. I tak, jeśli będą też potrzebne, to pewnie będzie potrzebne w ilości sztuk 5, więc od razu postaram się piątkę złapać. I tak, jeszcze póki pamiętam, zaniesiemy od razu meduzy i te żuki właśnie, jeśli je znajdziemy. Chociaż dobra, żuków chciałem powiedzieć, że już nie ma, ale dobra, jednak jest jeszcze trzeci. I tak. W sumie nie wiem, co dalej z tym wyspą zrobić. Poza tym, że połapiłem sobie tutaj trochę żuków. Bo ile się jakiś kolejny pojawił? Nie, dobra.
Jak się nie pojawił, to się nie pojawił. I tak. Idziemy tutaj do naszej wspaniałej gałązkowni. Zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Też produkcja miedzi tutaj, no nie działa najlepiej, ale jak nie działa, to nie działa. Tak powiem, trochę pogłupiemy. Część elektroniczna natomiast została wyprodukowana, więc od razu, póki pamiętam jeszcze o tym, to Yoink. I bierzemy jakąś tą technologię za tę część elektroniczną. Teraz pytanie tylko. Co powinno być pierwszym wyborem? Inteligentny czujnik? Super chłodniejszy płyn? Świetna nazwa. I obiektywy, czy może jednak transport masowy albo przyspieszenie 2? Powiedziałbym, że raczej praca szklana. Powiem, że obiektywy do czegoś były potrzebne. A co za tym idzie? O, czy jest w ogóle potrzebne na piece elektryczne? W sensie takie zwykłe piece elektryczne. Zobaczę, co jeszcze trzeba, żeby móc produkować obiektywy. Znalazło. Jak pięknie. Jak pięknie, że jest to tylko i wyłącznie żelazo. W takim wypadku dostawy żelazo stąd. Ile będzie, tyle będzie. Tak, jeden piecyk, który będzie nam powoli tutaj produkował obiektywy. Nawet na razie nie będę ich transportował, nigdzie niech się tutaj po prostu gromadzą. I taki piec potrzebuje jedną energię. Dobra, to zrobimy dwa piecyki. Dobra, nie ma co dwóch takich. Postawimy jeden już ten zaawansowany. Tak będzie lepiej. Podobno, czemu noszę przy sobie tyle badziewi. Naprawdę nie wiem, czemu mam tyle badziewi i czemu się tak łatwo rozpraszam. Miałem iść przecież po ten, jak to się nazywa, no... po muzeum, a już znowu lecę robić inne rzeczy. Nie wiem, to jest coś nie tak ze mną. Tak czy inaczej, zaawansowany piec elektryczny, tak, tutaj jeden. Produkcja obiektywów. I jak po prostu będzie, to będzie. Nie przejmujemy się niczym. Będziemy mieć obiektywy i tyle. A, jasne, zły, niedobry, ja zabrałem cały plastik, się dziwię, że się nie produkuje. Okej. O, patrzcie, kto tu przyszedł. Pewnego dnia urosnę na tyle, by zjeść całą planetę. Okej. 4 plastira? Czemu ja tego jeszcze nie przyniosłem, jeśli tylko 4 plastira? Jeden sumer, jedno elektroniczne. Dobra. Może jeszcze tego nie przyniosłem, ale niedługo bym to mógł przynieść bez problemu. I teraz tak, plastila. Czujniki zaraz przyniosę. I od razu oddajemy, to od razu oddajemy. Te dwa. Teoretycznie mogę, ale to jeszcze trochę za wcześnie. Teraz tak, tutaj wymagam jakichś innych rzeczy, no i dobrze kojarzą, że 5 żuków na pewno. Te kwiatki też będę musiał przynieść. Tak, obiektywy będę mógł przynieść. Te rzeczy też będę mógł zaraz dostarczyć. Powoli jest postęp. A co za tym idzie? No jest chyba okej. Tak, też będę musiał z tego, co widzę tutaj, poogarniać dużo rzeczy. Zredukować, jak to się nazywa, zbędne magazynki i tak dalej, ale to zrobię poza nagraniem sobie spokojnie. Na razie nie ma co. Jako, że nie ma co, to po prostu się tu nie będę przejmował. I teraz tak. Pewnie co jeszcze wiem, to, że muszę wziąć trochę stali samemu i wysłać je na dostawy kosmiczne. Z tego co widzę, po prostu boty już nie wyrabiają, nie ogarniają. No dobra, starczy tego gadania, marudzenia z mojej strony i tak dalej. Po prostu dzięki wam za uwagę. To by było na tyle w tym odcinku. Ja, jak mówię, trochę tu posprzątam pomiędzy nimi. Tak. Miejmy nadzieję, że uda mi się to tak rozplanować i zrobić, jak to
bym chciał. A. Jestem ciekawy, gdzieś podziały te ewentualne pudła z żelazem. Żelaznego pieca jeszcze nie mam. Z tego typu. Chyba, że oni i tak te pudła rozwalają od razu i wsypują do piecy. To byłoby głupie. No ale naprawdę starczy mojego mordzenia. Trzymajcie się i hej hej.